Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Cyfer, ale zaraz, what? Gdzie my jesteśmy, kurczę? Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na pierwszym odcinku z serii Bro Factory, czyli serii z moim bratem ze Sky Factory. Cześć, młody. Witam bardzo serdecznie. Tak, kanał młodego będziecie mieli jak coś w karcie. To jest właśnie mój brat. I w sumie zaczynamy. Ty już nie masz itemów, nie? Z tego co pamiętam, zrzuciłem go przed chwilą, także nie ma itemów. Ale zaczynamy, moi drodzy. Dlaczego Sky Factory? Przymierzałem się do tej paczki już chyba z dwa razy. I poniekąd paczka bardzo mi się podoba i jest to jedna z nielicznych paczek, które bardzo... trochę ogarniam. Także to spoko. Ja nie. Pierwsza sprawa, którą musimy zrobić, jest to, moi drodzy, platforma jakaś tutaj. Nie niszcz liści, zaraz je sobie skopiemy wszystkie. Bo musimy złapać jakieś kurcze sadzonki. Dzisiaj będziemy się przede wszystkim zajmować rozbudową tutaj naszego terenu. I spoko, standardowo przypominam wam o zostawieniu łapki w górę, moi drodzy. Myślę, że fajnie by było, jakbyście dobili 500 łapek, oh yeah. I przypominam ci, żebyś styl do mnie wciskał nic czasami, jeśli będziesz niszczył bloczki czy coś. Dobra, na razie zużyjemy całe drewno, jakie mamy na budowę platformy. I zetniemy sobie teraz całe liście tutaj, cyk. I mamy 4 sadzonki, z tego teraz twerkujemy na shifta, młody. Twerkuj, twerkuj, twerk, twerk. Ale może nie w drzewie. Dobra, tu mamy ścięte, ja sobie zetnę oczywiście całe drewno na szybciorze. Dostaliśmy, prawda, standardowe itemy, które na ten moment nam się jakoś bardzo nie zdadzą. Musimy przede wszystkim teraz rozrosnąć kilka drzew. Daj mnie to. Z takiego powodu, że musimy stworzyć sobie barele, w których będziemy produkować dyrta i tak dalej. Co do całej serii, myślę, że będzie ona się pojawiała raz w tygodniu, coś takiego. U mnie na kanale, będzie to seria u mnie na kanale, u młodego też coś się pojawi, może ze mną. Może nie? Zobaczymy. Dobra. Także szybko teraz trzeba je przyszywcić. I... kurczę, myślałem, że gigant wyrósł. Fajnie by było giganta zebrać w sumie. Kurde. Jabłka nam spadły, no nie. No mów, żyj, kurde, młody, żyj, żyj. Raczej, no. Jak wbijecie te 500 łapek w górę, no to będzie bardzo fajnie ogólnie. Tak, dokładnie. Dobra, musimy zrobić sobie teraz czym prędzej tutaj miejsce, chociaż w sumie wiecie co? Ja bym sobie produkował pół płytki, a najlepiej zróbmy sobie... No, pół płytki... Co tu się dzieje? Co to jest za jakaś stołcepcja? Dobra, zostawiam taki, jaki jest. Pół płytkami robię. Dobra, mam. Tak, zaraz będziemy robić pół płytkami, tylko najpierw trzeba je sobie zrobić. Tak, tak. Dobra, także wchodzimy sobie tutaj. Dziękuję za słupka, ojeju, nie spodziewałem się o tej godzinie słupka. Dobra, muszę przede wszystkim jeszcze zrobić teraz tak, ty ścinaj drzewa teraz, a ja muszę zrobić coś takiego, co się nazywa barrel, wooden barrel, dobrze. Zróbmy sobie, powiedzmy, z 3 sztuki. A dlaczego robię ten przedmiot, moi drodzy? Możecie mnie teraz w tym momencie zapytać, tak? Cyfer, ale po co ty robisz ten przedmiot? To jest coś takiego, co pozwoli nam produkować dyrta, moi drodzy, dokładnie, na tej paczce. Wytworzymy po prostu cały świat sobie z takiego małego jednego drzewa, jednego dyrta. Wszystko stworzymy, wszystko. Dobra. Cały świat. Ja sobie postawię jedną pochodnię, bo mamy tutaj za ciemno troszeczkę, także cyk. I na razie nie mamy za dużo rzeczy, którymi moglibyśmy... Oj, uczknęło mi się. Przypominam ci o tyldzie, nie? Że wystarczy sobie jeden przycisk przycisnąć i możesz wszystko ściąć. Kurczę, jak mnie szkawka wzięła! No nie. Nie znam tej paczki za bardzo, po prostu. Tak, doedukujesz się przed kolejnym. Ale w ogóle jego itemy są na dole, tak swoją drogą, bo zrzuciłem go jeszcze, kurczę, przed nagraniem. Tak, kameczka. Dobra, musimy zrzucić szybko drzewko. Ale odsuń się trochę, bo stoisz w drzewie, no i dlatego nie rośnie, o właśnie. Gigant! O, klawisze trwałe. Dobra, ścinamy drzewo. Aj! Nie! Masakra, co ja zrobię w tym momencie. Dobra, wiesz co, zrobię po prostu nam jakąś skrzynkę w celu zabezpieczenia chociaż jednej sadzonki nawet. I powiedzmy tych przedmiotów, które na ten moment są nam nieprzydatne. Szkoda byłoby je stracić w sumie, tak jak myślę. Także okej, wiesz co, to można po prostu tyldą ściąć, także ścinam tyldą. Ty jesteś u góry, tak? Tak. Okej, to już jesteś na dole. Dobra. Teraz tak, co ja muszę zrobić tak naprawdę na dalszy ten? Ile masz sadzonek przy sobie w tym momencie? Wziąłem z chesta, zostawiam je, to mam dwie sadzonki. Dwie, no to musimy jeszcze rozsadzać, kurczę, no to rozsadzę, bo chcę dyrta dzisiaj wyprodukować już pierwszego dyrta na Sky Factory, na Bro Factory właściwie, czyli braterska fabryka, czy coś takiego. No tak. Tak. Dawaj, nie zabieraj mnie, no kurde, tyldą to rób, młody, przedmiot w ręce i tylda. I patrz jak ścinasz, o. Widzi? Ja tego patyka nie mam. A to nieważny patyk, możesz sadzonką równie dobrze robić. Dobra, musimy przyszywcić teraz to drzewo, halo.
albo pani drzewo. Ja chcę tutaj sadzonków sobie narobić. Jabłka mi w sumie też idzie. Ej, czekaj, wiesz co? Zrobię coś, ty tam teraz nie niż. Albo postać kolejne drzewo, dobra, dobra. A ja zrobię nam krupa po prostu i spróbujemy zdobyć robaczka. Oh yeah, robaczki, dobra rzecz. Trzymaj jakąś sadzonkę czy coś młody i ścinaj to z Tyldą, no. Tylda to który? To, na to pod escape'em, to jest Tylda, tak. O, chyba... I od razu łatwiej. Jezu, jak mnie przestraszyłeś, dobra. Kolejne drzewo ścinam tym razem z krupem, ponieważ chciałbym pozyskać robaczka, który nam się oczywiście przyda tutaj bardzo. O, teraz robaczki. Musimy jeszcze jedno ściąć sobie drzewko, także cyk, ścinamy tutaj. Okej. Po drzewie. Teraz czekaj, ja tu się zajmę dalszym tym. W sumie mogę już jeden dyrt zrobić, bo 8 właśnie sadzonek jest na jednego dyrta potrzeba. Także szybko rozrastamy teraz sobie drzewo. Także szybkie dęsy! Yeah! Buz, buz, buz. Co ja mam pod kołnierzykiem? Ja mam jakiś znak zapytania na skinie, co jest grane? Nie niszcz liści, młody. Ja sobie tu muszę wyjść i teraz patrz. O, cyk robaczek. No nie niszcz tego, no! No mówię do ciebie, nie niszcz, a ty niszczysz, no. Co za człowiek. Dobra, wyjdź stamtąd. Przekop się po prostu bokiem. Tak, dokładnie bokiem. Dobra. Mamy już kolejnego dyrta, także bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mamy dodatkowe deski też już, także idziemy sobie w tę stronę. Na razie rozbudujemy po prostu sobie wyspę, żeby zwiększyć jej rozmiary. Tak, po to się rozbudowuje wyspę. No ale zrobimy to powiedzmy w tę stronę z przyczyny, że tu będziemy sobie drzewka farmić. Ponieważ naszym teraz celem najszybszym będzie generator cobblestone'a oczywiście. Do którego, prawda, jeszcze mamy całkiem sporo, bo między innymi musimy teraz pajęczyn pozyskać, ale możemy teraz w końcu na dwa drzewa już działać, także możemy sobie wziąć tutaj. Masz już jednego gotowego? Nie, cały musi się ten, bo tu liść od liścia się zaraża. Ale dobra. Także ja po prostu robię drugie drzewo. Tak, i znowu klawisze trwałe. Bardzo dobrze. Kurczę, teraz jak zetnę, to te liście też pójdą, także muszę uważać. Najlepiej ściąć po prostu tutaj środeczek, tak? Ponieważ musimy uzyskać więcej drewna, na tym to polega, że teraz musimy nafarmić po prostu mega, mega, mega dużo drewna. Ale wy chyba wiecie, co to jest K-Factory, nie? Mam nadzieję, że wiecie. Jak wiecie, napiszcie w komentarzu! Yeah! Dobra. No, a swoją drogą piszcie, w jakie dni byście chcieli takie odcinki, bo w sumie jeszcze nie wiem, czy to będzie odcinki wtorkowe, czy jakoś tak? Myślę, że raz w tygodniu będzie się pojawiać. No chyba, że coś, nie wiem, możecie mi zaproponować coś, tak. Bądźcie twórczy. Dobra, musimy więcej drzew zrobić na pewno. Czy... Oh shit, źle posadziłem. No nie, trzeba to zniszczyć czym prędzej, bo mi tu przeszkadza. Także cyk. Czy tu jest w ogóle jakaś... nie swa, tylko saw chciałem zrobić. Piła. Jest, ale niestety strasznie droga, bo ogólnie można... Ha, hammer może. Hammer. Ogólnie to cyfer będzie dla tej serii ogólnie taki tryb bardziej technikowy, ja będę bardziej takim murzynem do kopania. Nie no, młody też później się wyrobi. On ma teraz zalecenie obejrzeć sobie jakieś odcinki ze Skyfactory u kogokolwiek nawet i się doedukować. Kurczę, zrobiłem guzik przez przypadek, ponieważ on ma mi tu robić większość. Dobra, zrobimy teraz coś takiego cwanego, ja wam pokażę. Guzik mogę w sumie... a przyczepię sobie... nie mogę. A to tu przyczepię. Trochę tam obudowałem, żeby tego, żeby wreszcie spoko. To nie spadało. Chyba już wszystko dorosło, także możemy ściąć i mamy z tego... Kurde, ponad stack pajęczyn! No wy to czujecie normalnie teraz to, co możemy craftować, a na razie to sobie zostawimy. Zostaw! Nie! Nie rób! Patrz! Teraz coś takiego. Cyk! I, to i tym można sobie dyrta produkować. Hamera musisz skraftować sobie do tego. Na razie drewna chyba nam wystarczy, przynajmniej na to jeden. Tu sobie zetnę normalnie, bo nie chcę tych liści po prostu mieć. Teraz tak, drewno mamy tutaj 31 sztuk, także okej. Ja zrobiłem hamera i w tym momencie zrobimy dwa drzewa. W celu właśnie naprodukowania sobie dyrta w większej ilości. Oh yeah. Oh. I w sumie, wiesz co, to ty się tym zajmij. Masz tutaj mojego hamera też przy okazji. Ja sobie pozwolę zjeść jabłko i ja zajmę się kolejnym krokiem, moi drodzy, czyli musimy przesiewarkę zrobić, tylko jak to się nazywało? Musiałem sobie przypomnieć na szybko. Ponieważ przesiewarka jest nam potrzebna, żeby już zyskać z dyrta cobblestone'a. Z cobblestone'a wiadomo, lawę. Lawa plus woda daje nam generator, moi drodzy. I musimy jeszcze zrobić coś takiego, co pozwoli nam uzyskiwać wodę. I to też zrobimy po drodze, ale najpierw chcę zrobić przesiewarkę właśnie, tylko muszę ją tutaj namierzyć. Z racji, że może być ciężko, bo jest tutaj troszeczkę rzeczy, nie kryję. Więc okej. Standardowo możecie mi podpowiadać, moi drodzy, czego bym nie wiedział. I proponować możecie przede wszystkim, za co się bierzemy. Bo tu jest jakaś kolejność zadań, prawda? Ale no, nie wiem, czy musimy ją koniecznie przestrzegać. Nie! Warto ją przestrzegać! Tak, warto ją przestrzegać, dokładnie. To było z Ex Nihilo, z tego co kojarzysz. Małpa Ex Nihilo. Okej, jesteśmy tutaj.
I mamy tutaj pierwsze przesiewarki, z tego co widzę, musimy zrobić ze stręgów, 9 stręgów, czyli musimy pamięć nową tą. Także zbieraj i weź tutaj do tych, do bareli, wrzucaj od razu te wióry, żeby się przerabiały. No to do bareli dawaj, żeby się tworzyły z tego te. Okej, tu sobie odłożymy. I muszę teraz stworzyć jeszcze stołek do przesiewania, który chyba jest na pierwszej stronie. To jest heavy bridge ten, a ja muszę zrobić normalny, czyli sieve muszę zrobić, czyli drewno, półpłytka i dwa patyki. Okej, czyli muszę sobie wziąć troszeczkę sztuczek drewna, prawda? Teraz sobie je przerobimy, zrobimy sobie patyczki, zrobimy sobie półpłyteczki i w tym momencie jest to coś takiego z tego co kojarzę. Cyk. Cyk, okej. I mamy sieve w końcu zrobiony. No i sieve'a sobie kładziemy powiedzmy w tym miejscu, żeby nam nie spadał. I teraz przy pomocy dyrta, którego mamy, oczywiście po założeniu... Co ty zrobiłeś? Po prostu, żeby jedzenie sobie. Ty nie uzupełniaj sobie tak jedzenia, bo to jest oszukaństwo. Dobra, dobra, przepraszam. Oszukańcu jeden, kurczę. By chciał, kurczę. Dobra, mamy już dwa cobblestone'y, bardzo dobrze. Tylko w tym momencie, ojej, dzisiaj tego nie zrobimy, jeszcze generatora, coś czuję. Musimy zrobić jeszcze sobie barel, który pozwoli nam, moi drodzy, uzyskać wodę, czyli musimy 6 sztuk drewna zdobyć. Ponieważ teraz będziemy zdobywać liście. Liście będziemy przy użyciu, moi drodzy, drewnianych nożyc zdobywać, mam nadzieję, że są, bo tu, wiecie, lekka aktualizacja była i w sumie nie wiem, co jest, a co nie ma. Także sprawdzę, czy są nożyce w ogóle. Muszę sprawdzić to tak. Wooden... Shears. Są shears. Ale zmienili crafting! No nie, jedna sadzonka jest. O kurde, czy jest drogi crafting, naprawdę. Dobra, wiecie co, wezmę sobie tak. Nie chcę mi się tego zapamiętywać, więc zrobię sobie tak. I w tym momencie mamy wooden shears. Patrzcie, mogę sobie ściąć. Odsuń się młody. 78 sztuk. Dobra, 38. I w tym momencie ładujemy tutaj liście do pełna i z tego nam się jeden bucket wody wytworzy. Także bardzo fajnie. Tutaj też mógłbym jako biomasę załadować. Także to jest też spoko alternatywa, bo liście też są spoko na przerabianie właśnie na dyrta. Też chyba coś koło 8 sztuk jest właśnie potrzebne. Także spoko. Zostawię sobie jeszcze tutaj na później. Zrobimy sobie z tego ogólnie więcej wody, bo jeden bucket wody to jest mało. Te drzewa już możesz normalnie pościnać, wiesz? Teraz po prostu uzyskujmy więcej sadzonków i innych takich. Ale spoko. Muszę sprawdzić jeszcze teraz przy okazji, co my musimy właściwie ogarnąć na ten moment. Ponieważ potrzebny nam jest crucible, jeśli dobrze kojarzę, crucible jest nam dokładnie. Czyli musimy stworzyć porcelany. Porcelany tworzymy klej plus bone. Skąd mogę pozyskać klej? No to będzie problem. Nie, to wszystko jest tutaj do zrobienia, wiesz? Klej chyba idzie... Kurczę... Aha, dust plus woda, zapomniałem. To jest dust plus woda, okej, to damy radę zrobić. I bone meal. Bone meal można przesiać z dusta, czyli muszę naprodukować po prostu bardzo dużo dusta. Żeby naprodukować dusta, muszę zrobić dużo... Dużo kobla tak naprawdę, bo z kobla uzyskujemy to wszystko. Także mody, produkuj nam tutaj dyrta cały czas. Przydałoby się właśnie poszerzyć przy okazji wyspę. Mam tutaj w ogóle oksidy, także w razie czego mamy kolejne sadzonki. To odłożę i dobuduję nam kawałek wyspy tylko po to, żeby dołożyć większą ilość bareli. A ty możesz dorzucać te rzeczy tutaj do bareli, żeby naprodukować po prostu więcej tego wszystkiego. Jo. Musimy ja wezmę jeszcze hamera, żeby przeklepywać to wszystko. Spoko, no potrzebujemy jak najwięcej tego w tym momencie. Dzisiaj ogólnie z racji, że wszystko idzie postępowo, raczej cięć nie będzie, ale w następnych odcinkach spodziewam się, że raczej odcinki będą troszeczkę na cięcia rozłożone. Po prostu dzisiaj mamy bardzo dużo postępów w krótkim czasie. I z tegoż powodu pomyślałem, że dzisiaj zrobimy sobie taki całościowy odcinek bez jakichś cięć bezsensownych, skoro jest sens coś robić, także spoko. No i kolejne odcinki będą prawdopodobnie trochę dłuższe, bo chciałbym, żeby one miały jakiś tam sens w wyrabianiu. To jest naszego Bro Factory. Oh yeah. Dobra, zróbmy sobie teraz tak. Dobra, powoli tego robię. 7 sztuk powinno wystarczyć. Dobra, dorobiliśmy. Przepraszam, to ja chcę tutaj. Pewno odkładam tutaj. I kładziemy sobie kolejne 7 bareli, także wszystkie możesz zapełniać spokojnie sobie. Mamy ich 10, czyli 10 dyrtów na ten. I wiesz co? Ja po prostu dorobię nam trochę nożyc, wiesz? Oszczędzimy na całym tym biznesie. I dorobię nam shearsów, czyli cyk. 2, 3, 3. Dobra, raz, dwa, trzy i raz, raz, dwa, trzy. Mogę dopełnić liściami tamto? W sensie bara? Jasne. Możesz tutaj dopełnić je, ale teraz tak, sadzonków jakieś musimy odsadzić. Także cyk, pilnujmy, żebyśmy mieli jakieś sadzonki na pewno. No ja i możesz tańczyć. Normalnie zbieraj te drzewa, normalne drewno pozyskujmy z nich. Ja będę je nożycami teraz ścinał. Także spoko, cyk.
i 38 sztuk dla nas idzie. Czyli teraz mogę sobie dołożyć tutaj na przykład. Na szybciorze dokładamy do tych bareli kolejnych, więc okej. Not problem. 26 już w pełnych tych. Tu dorzucę? Nie, tu już nie mogę dorzucić. Tu już mamy pełen bucket, także bardzo dobrze. Ty tam dalej podsadzaj je. Jabłka by się przydało pozyskiwać, także... Słabo. Słabo, że nie ma jabłek. Jabłecznik bym się zjadł. O. Halo, zniszczyły mi się nożyce. Dobra. Ciulał to. Mamy już tego całkiem sporo w tym momencie, także okej. Zapomniałem ostatnie barele, zaraz zbiorę dyrta. I będziemy kontynuować. Także teraz zbieraj normalnie, wiesz co? Zbieraj normalnie, bo jabłka bym chciał, żebyś pozyskał, bo generalnie Tylda zżera strasznie dużo głodu. Także bardzo słabo z tego powodu. Ja sobie teraz przeczeszę to. Dlaczego? Teraz muszę zrobić lodziska więcej cobblestone'a, a z cobblestone'a muszę przy pomocy hammera po kolei idąc przez sanda i tak dalej zrobić dusta. Dust przy użyciu wody zamienia się w klej, czyli w glinę. No i musimy przesiać później dusta jeszcze na bone meala, żeby zrobić crucible, żeby zrobić lawę. Dzięki lawie i wodzie będziemy mogli zrobić generator cobblestone'a i generalnie będziemy już bardzo do przodu, wtedy wystarczy już tylko przykopywać i można zacząć uzyskiwać surowce w końcu. Także jest to takie dosyć mocno postępowe nasze przedsięwzięcie dzisiejsze. Naprawdę sporo robimy w tym odcinku, jest na 16 minut odcinka, naprawdę sporo nam wyszło. Ale wiecie co? Ja myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku i już sam generator cobblestone'a i tak dalej zrobimy sobie w drugim odcinku, ponieważ to będzie taki pierwszy pilotażowy, zobaczymy jak wszystko wam się spodoba z naszego brofaktory. Mam znak zapytania, nie wiem o co chodzi. Także ja dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, młody, też wam dziękuję. Nie spadnie przypadkiem, szkoda byłoby i ten, tak naprawdę. Dokładnie. Dobra, także moi drodzy, dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i ja wam dziękuję, cześć! Pożegnaj się. Cześć.